No cześć, słuchajcie, dzisiaj spaliśmy na parkingu Fausty, ale mieliśmy taką sytuację, bo spaliśmy pod McDonaldem. McDonaldman do nas przyszedł. Tak, przyszedł facet do nas z lana i nas po prostu wyprosił z tego miejsca, że zajmujemy parking dla klientów. Ola nie chciała tam spać, ja zdecydowałem, ale tak naprawdę pytanie jest takie, bo ja jestem też klientem McDonalda, tak? Tam nie ma miejsc dla kamperów. Pytanie więc, czy to jest oficjalne stanowisko McDonalda, że kampery nie mogą wjechać na ich parking, bo zajmują 4 miejsca parkingowe na zwykłe samochody. Ja muszę jakoś wyglądać na mądrego. Więc to chodzi o to, że... Nie, to będzie trudne, Maciek. Że obok jest cały parking dla tirów, kamperów w ogóle. Ale tata ma takie... Ja chcę być wyjątkowy. Nie, to nie o to chodzi. Pod McDonald's. Staliśmy nieraz na parkingu koło tirów, koło chłodni, która całą po prostu noc pracowała i o to chodziło. No nie chciałem stać po prostu koło jakiejś chłodni. O widzicie, tam spaliśmy pod McDonaldem. Tutaj musiałem się przenieść. No nad lanem, na szczęście nie w środku nocy. A mam taką refleksję odnośnie tych zapięć, słuchajcie. Unikajcie takich zapięć, one są naprawdę beznadziejne. Widziałem, że na przykład w Adriach są lepsze znacznie zapięcia. No w przyczepach też je stosują. Słuchajcie, pokażę wam, otwieracie. Zamykacie i już się nie do końca chcą wcisnąć, naprawdę 3, 4, 5 razy, a to jest nowy kamper. Więc generalnie te zapięcia już od nowości, one są po prostu źle skonstruowane i tyle. A tu jest znowu idealny przykład, jak to zamknąć. A my zaraz pojedziemy w jeszcze jedno fajne miejsce, także zostańcie, zobaczycie kolejne fajne miejsce. A słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, jaki macie patent z butami? Ja na przykład jeżdżę w rozwiązanych butach tak naprawdę, ponieważ co chwilę muszę albo wyjść na zewnątrz do boksa, albo tutaj kas odkręcać, zakręcać, siadać za kierownicą, albo czasami muszę wejść do środka, na przykład do toalety, coś wziąć ze środka i wtedy ściągam buty. A jak wy robicie z butami? Napiszcie proszę. Słuchajcie, jedziemy przez Wiedeń i pamiętajcie, że tutaj mamy takie section control, czyli na odcinku musicie trzymać co 80, co tutaj jest pewne. A widzicie, tam jest taka wieża i tam jest taka obrotowa restauracja. I naprawdę polecam wam tam zjeść, bo ona tak się obraca i jest piękny widok na Austrię, na Wiedeń. Słuchajcie, jesteśmy na Morawach, tutaj zaparkowaliśmy kampera. To jest miejscowość Waldice i jesteśmy pod klasztorem Miłosiernych Braci. Na Morawach generalnie dużo rzeczy można ciekawych robić. I tutaj właśnie przejeżdżając, wracając, zatrzymajcie się tutaj. Naprawdę dwie fajne miejscowości. Waldice, Letnice, zamki, klasztory, słuchajcie. Dużo fajnych rzeczy jest na Morawach. Tu mamy klasztor Miłosiernych Braci, tu mamy kościół świętego Augustyna. Oczywiście jest zamknięty, więc tam nie wejdę. A tutaj mamy kolejny kościół i jeszcze tam przejdziemy, zobaczycie ten zamek taki w Waldicach. I zobaczcie ryneczek tutaj właśnie w Waldicach. A tutaj jest kościół Najświętszej Marii Panny. Zobaczcie, on jest naprawdę duży. A tutaj macie widok na zamek. Jest niedziela. Biją dzwony. Zobaczymy, czy kościół jest otwarty w niedzielę w Czechach. No niestety, słuchajcie, niedziela, dzwony biją, a kościół zamknięty. Tutaj jest taka infomapa o tym zamku. Czyli tak, tu jest ten kościół Najświętszej Matki Panny. My jesteśmy tu w tym miejscu, pod tą bramą i tutaj wejdziemy na dziedziniec tego zamku, jeśli nas wpuszczą. Nie wiem, czy to jest w ogóle otwarte. Ten zamek, zobaczcie, ma bardzo ładne pomieszczenia, można zwiedzić. Chętnie tutaj jeszcze przyjedziemy, to zwiedzimy, zobaczcie, to jest w ogóle cała kraina win na Morawach i słodkości też, więc no warto tutaj spędzić trochę czasu. Zobaczcie jeszcze, ile numerków tu jest tak naprawdę, ile tu jest budynków, jakiś kolegium, jakaś szkoła, jakiś dwór, jakaś, nie wiem, sala, czekoladowa kawiarnia, winoteka. To naprawdę, no samo zwiedzenie tego wszystkiego by zajęło trochę czasu. Wchodzimy na dziedziniec. Tutaj przeszedłem przez tą bramę, zaraz zobaczymy, jak ten zamek wygląda. No proszę, zamek w Waldice. Piękny, odrestaurowany, odremontowany, olbrzymi, cudowny. Tutaj w Waldicach już w XIII wieku był zamek.
ale oni w XVII wieku go przebudowali. I on jest teraz w stylu takim barokowym, renesansowym. Ale ładne dziedziny są, nie? Jestem z tyłu jeszcze. Są takie piękne tereny, ogrody zamkowe. Choć właściwie to wygląda jak zwykły park. Ale no, na planach wygląda ładniej niż w rzeczywistości. To nie wiem, słuchajcie. Sami ocencie. Te ogrody są po prostu znacznie większe. To tylko kawałek wam pokazałem. Ale tak, tu podobno można naprawdę cały dzień spędzić na zwiedzaniu tego zamku. Bo tu są jakieś właśnie stajnie, powozownie, winiarnie, knajpki tutaj są. Ale polecamy wam zobaczyć tutaj, zahaczyć. Jadąc chociaż tak się przejść jak my. A my lecimy do następnego miejsca, bo jeszcze mamy jedno miejsce upatrzone, żeby wam pokazać. A zobaczcie, ta lampa tak się buja. Chyba nie przejdę pod nią. Tu mam coś takiego, co się nazywa Zlatata Terasa. Czyli restauracja. Dobra, aha, tu jest taki ładny taras, dlatego. I on jest oświetlony. O, jakaś rzeźba fajna. Podczas tego pobytu nie wejdziemy do tego zamku akurat, no bo jest mało czasu, lecimy. Dzieciaki tam zostały w kamperze. Już nie miały tak naprawdę w co się ubrać, bo zużyliśmy wszystkie rzeczy. No ale zobaczymy jeszcze, chcemy jedno miejsce podjechać, wam pokazać, co tu ciekawego jest na Morawach. Może jakoś się zainspirujecie. Tutaj na przykład macie hotel Salety, więc jak się zastanawiacie, gdzie się zatrzymać w drodze, gdzieś jadąc do Chorwacji, no to słuchajcie, no spróbujcie ten hotel, spróbujcie to sobie odwiedzić. To na pewno będzie bardzo fajne miejsce. Pełny pensjonat, ubytowani u zamku. Też możecie sobie sprawdzić ceny. Kolejna jakaś właśnie restauracja. Tu jest dużo takiego ubytowania, można poszukać. A jeszcze dodam wam, że te ogrody. Tutaj jest coś takiego, co się nazywa bylinkowa zagroda. Czyli bylinkowa, bylinowa zagroda. I to jest właśnie, należy, no taki malutki ogród botaniczny z bylinami należący do tego zamku. Też można odwiedzić. Podobno tu jest jeszcze więcej tych ogrodów. Jakieś morze, bananowce hodują. Nie byliśmy tutaj, ale to po prostu sobie sprawdźcie. Jeżeli się inspirujecie tym miejscem, chcecie tu zobaczyć, to poszukajcie na internecie, co znajdziecie. Może naprawdę warto przyjechać. I kolejne miejsce z noclegiem. Pensjon u kapitana. A my jedziemy dalej. My lecimy do następnej miejscowości. Tu już coś mamy, ale tu mnie teraz kieruje w lewo na parking. O, ale zobacz, zajęty parking. Bardzo dużo, jest jakiś kamper, dobra. To wjedziemy tutaj, tu można kamperem. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Widać, że można kamperem wjechać. Także bardzo zapraszamy tu kampery. O, zobaczcie, nawet jest osobne miejsce na kampera wydzielone. Ale to gdzie? Czekaj. To tam? Gdzie stanął? Nie. Czy tu? A, tu dla autobusów, dobra. Tutaj kampery, widzisz? Kampery w tą tak, stronę. Tak, tak, widzę. Ale ludzie tutaj. Ale czekaj, bo tu miejsce trzeba korony mieć, bo pewnie zaraz ktoś przyjdzie i... A ja nie pamiętam, gdzie mam korony. Być może ja mam. Zobaczcie, miejsce na 10 kamperów. Nie potrafię wam powiedzieć, czy tu możecie przespać, ale no, bilety można kupić na cały dzień, więc podejrzewam, że jak kupicie po prostu bilet, to tak długo tu jesteście, ile bilet wam na to pozwala. No wchodzimy, tu już mamy, widać troszeczkę tego zamku w Lednicach. Czekaj. Ale zobacz, jaki park wielki on ma. No przecież ci powiedziałem 200 hektarów chyba ma. Ale wielki park. Dobra. Powiedziałam ci, że kilka dni Zamek ludzie Lednica. Zwiedzają, kilka dni ludzie zwiedzają i jeżdżą sobie rowerami po parku i tak nie dalej. Nie można jechać rowerami, przecież tam było napisane. No właśnie, no chciałem właśnie. Powiedzieć. Nie, tu nie można wjechać, na teren tego parku rowerami. Mogę powiedzieć? No mów. Ogólnie tam było tutaj, nawet tu, zakaz jazdy na kole. Jest jeszcze rower, czyli na kole nie można, ale na dwóch? To znaczy, aha, że taki napis był, zakaz jazdy na kole, po czesku, tak? No. No dobra, to już rozumiem. A, zobaczcie, zbudowali sobie minaret nawet. Zafascynowani z wschodem. Tak, czyli to jest zamek, który kiedyś kupiła rodzina Liechtensteinów. To był, tutaj był już średniowieczny zamek, ale oni to przebudowali. No i zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Nawet stare drzewa tutaj. Bardzo podobna historia jak w Alticach. Czyli tak samo, średniowieczny zamek, kupiony przez Liechtensteinów, przebudowany, styl barokowy. Renesansowy. Tak wygląda. No piękne te zamki to są.
Te ogrody tutaj od razu robią wrażenie. Porównanie do Waltic. A tutaj zobaczcie, jaką mamy piękną, wspaniałą oranżerię. No jest naprawdę niesamowita ta oranżeria. Nie będziemy dzisiaj wchodzili, muszę was przeprosić, po prostu nie mamy na tyle czasu. Po prostu pojedziemy, tutaj przyjechaliśmy tylko naprawdę tak się przejść i zobaczyć, co tutaj jest, ale przyjedziemy tutaj kiedyś, pewnie z przyczepą, na weekend i sobie to wszystko obejdziemy. Pokażę wam tylko przez szybkę, jakie tutaj rośliny egzotyczne, pięknie, ale piękne oranżerie. Zobacz, jakie palmy. Nie no, powiem wam, że niesamowite miejsce. Na pewno przyjedziemy tutaj, jak te drzewa wszystkie zakwitną, obejrzymy sobie już to dokładniej. Tym bardziej, że mamy blisko w miarę z Wrocławia, bo to w piątek wieczorem można tu podjechać i od soboty rano już zacząć zwiedzać. Mama roślinki ogląda przez szybę, ale musimy lecieć. No to powiem szczerze, to jest moje marzenie. Marzenie, żeby mieć chociaż jakiś mały ogród zimowy, o, tak jak moi sąsiedzi, malutki ogród zimowy, nie widać tutaj, chociaż może coś widać. Z różnym rodzajem roślin, takich tropikalnych. Niekoniecznie właśnie, żeby je kupować, tylko żeby, tak jak moja bratowa, pojechać gdzieś, wziąć małe szczepki i spróbować je rozsadzić. Ja tak teraz będę próbowała w tym roku rozsadzić opuncję, którą podobno się łatwo hoduje. Aczkolwiek zobaczymy, czy mi się uda. Proszę bardzo. Piękne jeziorka. Ludzie sobie na spacerki przyjechali. I naprawdę jest tutaj dużo, dużo osób. I niekoniecznie turystów. Park jest bardzo rozległy, zakładam, że nie wiem, tak jak wyczytałam w internecie, ma chyba z 200 hektarów, więc zwiedzenie go w jeden dzień plus jeszcze zamek to jest właściwie niemożliwe. Ale co fajne, tu się znajduje minaret, który bardzo chciałabym zobaczyć, ale z tego co widziałam na planie, gdzieś się znajduje dalej. Trzeba by było do niego nieźle podejść. Zobaczymy. O, idę sobie ścieżką, szukam dzieci i Michała i właściwie nie wiem, czy oni poszli w tą stronę, nad to jezioro, tu zwiedzić, czy też nie. Bo oczywiście się zapatrzyłam na rośliny i zgubiłam ich. No, oni też się nie pilnują. Ale mamy taką zasadę, że jak się nawet zgubimy, to zawsze tam, gdzie się ostatnio raz widzieliśmy, tam wracamy. No i to czasami działa w hipermarkecie. Tutaj też powinno zadziałać. No a tam jest, o, jak to Michał mówił, cieplarnia pani Sprout z Harry'ego Pottera. A tu jest to jezioro, które pokazywałam już wcześniej. Jeziorka, piękna roślina. Jak ten zameczek jest zdobiony, z jaką misterią. A tu nad oknami podorza mamy. Jest i ten minaret, który sobie zbudowali tu w parku. Nie doszliśmy niestety do minaretu, bo jest za daleko. Na pewno jeszcze kiedyś tu przyjedziemy. Generalnie to jest jeden z drugich. Widzisz, nie ogarnę. Jeden z większych, tak. Jeden z większych minaretów w Europie. Na szczycie jest zrobione miejsce, w którym możemy sobie podejść i obejrzeć całą okolicę. Podobno widok jest niesamowity. No piękny ten parkowy krajobrazowy, a powiem wam jeszcze, że jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chyba całkiem niedawno z tego co pamiętam. Ale to jest cały jakby park. Tak, cały, i tutaj czyli jest Lednice, Waltice i ten park krajobrazowy z tymi parkami, z tymi wszystkimi tutaj budowlami, bo tu są jakieś świątynie, jakieś takie monumenty różnego rodzaju. Generalnie jest bardzo dużo do zwiedzenia. Tak patrzyłam w internecie, że są trasy, tak? Czyli płacisz za jakieś konkretne trasy zwiedzania i albo zwiedzasz w środku, na przykład to jest jakaś pierwsza trasa, ta druga i trzecia. Nie zgłębiłam tego dokładnie. Rowery tu weźmiemy, co? No właśnie tutaj jest wszędzie, niby powinno być, że można jeździć rowerami, bo tak wyczytałam. Ale widzę wszędzie, że ale jest zabronione. Ale moim zdaniem tylko tutaj jest zabronione na teren tego zamku, a niekoniecznie po tym parku. No właśnie, jest, że niby po parku można sobie pojeździć bez problemu rowerami. Widzieliśmy tutaj pana z rowerem, z jakąś mapką. No i, ale nie widziałam, żeby tutaj jeździł, ale niewiele widziałam, więc... Dobra, chodź jeszcze, fotkę walniemy, bo tu jest ładnie. Jesteśmy przy kamperze, tu jest jeszcze sporo rzeczy, których nie pokazaliśmy, ale powiem wam tak, no przyjedziemy tu kiedyś, a na tą chwilę musimy już wracać.